zapytać, czy minister Macierewicz prowadzi dobrą politykę obronności naszego kraju? Wie pani, pan minister Macierewicz różne rzeczy mówi, ale ja bym mniejszą uwagę przywiązał do tego, co on mówi, większą do tego, co on robi. Już tu o tych batalionach obrony terytorialnej mówiłem. I on mówi, że one tam mają z Rosjanami wojować, ja nie bardzo w to wierzę. Natomiast mówię, tak żeby tu spacyfikować jakąś Wołynkę, to one rzeczywiście byłyby przydatne. Warto zwrócić uwagę, że te bataliony obrony terytorialnej są poza jakimikolwiek strukturami dowodzenia wojskiem. One podlegają bezpośrednio ministrowi obrony. Bezpośrednio ministrowi obrony. Poza jakimikolwiek strukturami dowodzenia wojskiem. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Strzelonego Pan Bóg strzeże. Co do innych kwestii. Pan minister Macierewicz podważył kontrakt na śmigłowce Caracal, czego mu nie mogą darować ci, co już wzięli łapówki i wydali pieniądze, bo teraz trzeba by było oddać, ale jak tu oddać, jak już nie ma, prawda? No to też już tam pan Piątek został zmobilizowany, żeby tam napisał te odgrzewane kotlety o tym, jak to minister Macierewicz jest ruskim agentem i tak dalej. Wie pani, no już mówiłem, że przeszliśmy pod kuratelę amerykańską i pan minister Macierewicz wyciąga z tego wnioski. Po prostu stawia na naszego sojusznika najważniejszego, co nie jest jakimś aktem nierozsądku, bo no, trzeba na kogoś postawić, prawda? Albo się z nikim nie przyjaźnimy, albo się przyjaźnimy ze wszystkimi, to znaczy z nikim, albo mamy tu sojusznika i staramy się go przekonać, że tu, że on tu w nas powinien też inwestować. O, i tylko problem polega na tym, że na skutek emulacji tego, że rząd został zmuszony do rywalizowania o względy naszego najważniejszego sojusznika ze starymi kiejkutami, to Polska nie może uzyskiwać takich korzyści, jakie mogłaby uzyskiwać. Mam na myśli dwie. Dwie korzyści. Po pierwsze, żeby rząd amerykański oficjalnie nam obiecał, że nie będzie wywierał na Polskę żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. Po drugie, że Polska, podejmując się niebezpiecznej roli, musimy sobie zdać sprawę, niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, siłą rzeczy stała się państwem frontowym. W związku z czym oczekiwalibyśmy, że będzie przez rząd Stanów Zjednoczonych traktowana tak jak inne państwo frontowe, to znaczy Izrael. Czyli kroplówka finansowa 4 miliardy dolarów na modernizację i dozbrojenie armii plus udogodnienia wojskowe podobne do tych, z jakich korzysta Izrael. I to jest nasz cel w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Żebyśmy na przykład kupowali broń amerykańską za amerykańskie pieniądze. No, proszę. Stanisław Preisler, króciutka uwaga, pozwolę sobie się nie do końca z panem zgodzić z takim trochę lekceważącym tonem o tej obronie terytorialnej, bo rzeczywiście nie są to może mocno zbrojone formacje, ale jak ktoś przypomni sobie Afganistan z lat początku 80., gdzie Amerykanie uzbroili w broń naprawdę straszną i tych niepiśmiennych pasterzy kóz i Rosjanie poniżej 4000 metrów się nie odważyli tam latać. Czyli to jest kwestia determinacji, chęci i pewnego wyposażenia. I oni wcale nie byli ani szkoleni, ani część nie potrafiła nawet pisać, a potrafili wykorzystywać prostą, ale zabójczą broń. Także takie wojska terytorialne uważam, że gdyby zostały wyposażone w takie przenośne, przewoźne wyrzutnie rakiet w dużej ilości i gwarantuję, że nic nie przeleci poniżej pewnego poziomu. To jest jedno. A druga kwestia, w jaki sposób nakłonić Stany Zjednoczone do tego, żeby Polskę potraktowały jako swojego, powiedzmy, sojusznika,
jeśli mówimy, że na przykład te inwestycje banku Morgana to niekoniecznie mogą być dobre i w jaki sposób zmusić Amerykanów do deklaracji, że nie będą wywierały na Polskę nacisku w odnośnie roszczeń żydowskich. Amerykanie powiedzą, nic wam nie obiecujemy, ale my chcemy, żeby wyście u nas byli. No to zobaczymy, no co Polska powinna zrobić, żeby Amerykanie chcieli zostać w Polsce na długo. Proszę pana, Polska Amerykanom wyświadcza pewną wielką przysługę. Jeszcze raz powtórzę. Polska udostępnia Amerykanom terytorium swoje dla potrzeb nie naszej rozgrywki, tylko amerykańskiej rozgrywki z Moskalami, ryzykując w razie czego zniszczenie tego terytorium ze wszystkim, co na nim jest. Więc my już bardzo dużą przysługę Amerykanom wyświadczamy. I wcale powiem panu tak, że kiedyś jeszcze jak takie wysuwałem pomysły, że Polska po wprowadzeniu wojska do Iraku powinna uzyskać od Amerykanów pewne korzyści. No to nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, bo nie miałem żadnego doświadczenia tam i to małemu Morycowi się może wydawać, że tam to wszystko można. Więc jak byłem w Waszyngtonie, to bardzo mi zależało na rozmowie z pewnym panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, więc był bardzo łaskawy dla mnie. I chciałem się dowiedzieć u niego, co jako człowieka no, tam znającego amerykańskie realia, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich. I dowiedziałem się. Więc dlatego właśnie to mówię, co mówię teraz, na podstawie tamtej wiedzy, którą uzyskałem w czasie rozmowy z tym człowiekiem. I to się nic nie zmieniło. Amerykanie są pragmatyczni. Oni się nie obrażają, jak ktoś ich o co prosi. Najlepszą tego ilustracją jest Turcja. Turcja spełnia wszystkie amerykańskie prośby, ale za każdym razem prosi o wynagrodzenie z góry. I je dostaje. A Polska się wstydzi. Polscy politycy się wstydzą takich prośb. Nie wiem, co ich tak krępuje. A żaden amerykański prezydent nie jest sam prezydentem Polski, tylko jest prezydentem amerykańskim i nie ma obowiązku się troszczyć o polski interes państwowy. Od tego są polscy politycy. A jak oni są wstydliwi, no to może wstydliwość jest w innych sytuacjach wskazana, ale nie w takich. Więc dlatego, wie pan, to nie jest łatwe. Ale nigdzie nie jest napisane, że gdyby polityka międzynarodowa była łatwa, no to każdy mógłby ją uprawiać, każdy by mógł odgrywać rolę wielkiego polityka. Tymczasem to nie jest łatwe. I druga sprawa, ja nie lekceważę tych batalionów, tylko uważam, że na podstawie tego, jak one są wyposażone, jak one są szkolone, to one naprawdę nie są w stanie zagrozić jakimś nawet ogólnowojskowym formacjom rosyjskim. Już nie mówię o specnazie, o ogólnowojskowym. Po drugie, wydaje mi się, że opieranie strategii, tutaj właśnie dlatego ja znam kolegę Macierewicza od dawna i nie posądziłbym go o taką naiwność. Bym po prostu się trochę krępował, wstydziłbym się go posądzić na naiwność. Każdy teoretyk wojskowości, każdy mówi, że najważniejszym zadaniem strony wojującej jest przeniesienie działań wojennych na terytorium wroga, jak najszybsze. Dlatego, że wtedy własne terytorium nie jest tak zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Jak się wojnę prowadzi na własnym terytorium, to te zniszczenia są tu. Tymczasem strategia zakładająca, że my będziemy przy pomocy batalionów obrony terytorialnej wojować z ruskimi w Polsce, to najgłupsza z możliwych. Najgłupsza z możliwych. Bo co to znaczy, że
kiedy Rosjanie by się znaleźli w Polsce? Wtedy, kiedy oddziały armii regularnej nie byłyby w stanie temu zapobiec. No to jak u diabła zapobiegną temu batalionu obrony terytorialnej, jak armia została rozbita? To coś takiego by było tak, jak major Hubal prowadził partyzantkę. No, armii już nie było. Major Hubal oczywiście mógł tam kąsać Niemców, ale to z punktu widzenia strategicznego nie miało żadnego znaczenia, bo to potem tam wysłali jakieś operacyjna, ta policyjna operacja i zrobiła porządek z nimi i tyle. To z tego typu, w tych kategoriach trzeba to widzieć. Ja nie lekceważę tego. Uważam, że takie bataliony są potrzebne właśnie na wypadek, gdyby ktoś nam chciał zrobić tutaj psikusa takiego, jakąś wołynkę urządzić. Tak, tak, tak. Taką wołynkę urządzić, to można by było ich wszystkich powybijać, podgarnąć na kubkę, a potem wymucić. Ale to trzeba sobie zdawać sprawę, do czego takie formacje mogą być użyte, żeby ich nie wygubić przy okazji. Bo to są dobrzy ludzie, chcą tam zrobić przysługę swojemu krajowi i trzeba tę krew oszczędzać, ale no, polityki bez ryzyka się nie da prowadzić. Jak ktoś nie chce ryzykować, to nie powinien wychodzić z domu. I nie chodzi o to, żeby wyeliminować wszelkie ryzyko z polityki, tylko żeby ono było skalkulowane. I tyle, i tyle. I co do Morgana, otóż moim zdaniem my możemy się przyjaźnić z Amerykanami, ale nie możemy, nie może ta przyjaźń polegać na tym, że my będziemy płacili haracz Żydom za to, że Amerykanie się chcą z nami przyjaźnić. To na to nie ma zgody. To się lepiej przyjaźnijmy z Putinem w takim razie. Że ceną za przyjaźń z nami będzie realizacja części... To proszę pana, trzeba wtedy zrobić tak, jak zrobił turecki prezydent Erdogan. Zapytał publicznie prezydenta Obamę, z kim się chce bardziej przyjaźnić, czy z Kurdami, czy z nami, to znaczy z Turcją. Bo poparcie dla Kurdystanu to jest rozbiór Turcji. To jest rozbiór Turcji. Jedna trzecia terytorium tureckiego to jest potencjalny Kurdystan. No to dlaczego prezydent turecki miałby przykładać do tego rękę? I ponieważ prezydent Obama nie mógł się zdecydować, z kim się chce bardziej przyjaźnić, to prezydent Erdoğan, nie wyprowadzając Turcji z NATO, nie likwidując lotniczej bazy amerykańskiej na terenie Turcji, nawet nie szykanując jej wcale, natychmiast ocieplił stosunki z Putinem. To się nazywa elastyczność. Jak wy nie wiecie co, to my wam podpowiemy. To my wam podpowiemy. I najlepiej podpowiadać przez fakty dokonane. Bo wtedy nawet najgłupszy zrozumie, że no jest pewna granica. I Polska powinna w stosunkach, jak powiadam, Amerykanie są pragmatyczni. I się nie gniewają o to, że ktoś, jakieś państwo próbuje tam swoje interesy realizować. I gdyby w Polsce ktoś prowadził politykę, a nie jakieś głupstwa wyprawiał, to jeszcze przed pomarańczową rewolucją na Ukrainie powinien pojechać ktoś do Waszyngtonu, do Departamentu Stanu, i powiedzieć im tak, słuchajcie, wiemy, że przygotowujecie tutaj na Ukrainie pomarańczową rewolucję, bardzo nam się to podoba. Powiedzcie, co mamy zrobić od strony wywiadowczej, finansowej, wojskowej, propagandowej, wszystko zrobimy. Tylko jeden warunek, że siłą napędową tej rewolucji pomarańczowej nie będą banderowcy. Bo jeżeli będą banderowcy, to zamkniemy granice, wszystkich wyłapiemy i wsadzimy Putinowi w pociąg prosto na Kamczatkę. Żeby było jasne, że Polska pewnych rzeczy nie zrobi. Polska nie będzie popierała na Ukrainie kierunku politycznego, który wobec Polski wysuwa roszczenia terytorialne i różne inne. I to, żeby to była jasność, to
Moim zdaniem to jest elementarz. I to nie to, że ktoś tam czegoś potem mówi, że albo myśmy nie wiedzieli, bo mówimy właśnie, po to wam to mówimy, żebyście wiedzieli. I zrobimy, tak? I właśnie, wie pan, jak się chce z kimś politykować, czy w ogóle jak się chce politykować, to trzeba mieć przygotowane zawczasu dwie odpowiedzi na dwa pytania. Jedną odpowiedź trzeba mieć przygotowaną. Co mi dasz, jak ci to zrobię? Co mi dasz, jak ci to zrobię? A drugą, co mi zrobisz, jak ci tego nie zrobię? No i to, i reszta to już są szczegóły. Szanowny Łukasz, ja chciałem się zapytać o dekomunizację. Jak pan osobiście ocenia intencje i działalność polityczną Antoniego Macierewicza, bez względu na to, jaki jest i skąd, i co reprezentuje? I drugie pytanie, często pan redaktor... Zagadkowe zastrzeżenia pan tutaj takie poda, bez względu na to, jaki jest i co reprezentuje. Jeszcze drugie pytanie. Często pan w swoich felietonach wspomina o tym, że ze względu na zagrożenie na wschodzie, mówię o państwie islamskim, najprawdopodobniej Rosja stanie się sojusznikiem naszych sojuszników. Jakie to niesie zagrożenia dla Polski i jakie to mogłoby mieć skutki na przykład na relacje rosyjsko-chińskie? Dziękuję. No, na to pytanie ostatnie to nie mam. Nie potrafię odpowiedzieć, wie pan, aż takim ekspertem nie jestem, żeby tu oceniać stosunki rosyjsko-chińskie. Na razie są poprawne. Na razie są poprawne. Serdeczne one nie są i chyba nie będą. Natomiast są poprawne między innymi dlatego, że zarówno Rosja, jak i Chiny czują się zagrożone taką tendencją Stanów Zjednoczonych do utrzymania hegemonii w skali światowej. I Chiny się czują zagrożone w inny trochę sposób niż Rosja, ale no, nic tak nie sprzyja dogadaniu się czy kompromisowi jak wspólne zagrożenie, prawda? Więc to jest jak gdyby oczywista oczywistość. Tym bardziej, że Stany Zjednoczone pamiętam w 2008 roku, kiedy byłem w Nowym Jorku, to widziałem taką tendencję, zauważyłem taką tendencję, znaczy, że Stany Zjednoczone się zastanawiają, czy by przypadkiem nie sprowokować małej, zwycięskiej wojny z Chinami o Tajwan. Jak byłem na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, zobaczyłem w hali tam przylotów taki billboard na całą ścianę z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. No i ponieważ nie wiedziałem, o co chodzi, to zapytałem, o co chodzi, i wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u jako niepodległe państwo. I zrozumiałem, że ktoś w Stanach Zjednoczonych myśli, co się bardziej opłaca. Czy bardziej się opłaca wykupywanie obligacji amerykańskich od rządu chińskiego, czy bardziej opłaca się sprowokowanie małej, zwycięskiej wojny o Tajwan, bo wtedy, gdyby ta wojna okazała się zwycięska, to nie tylko nie trzeba było wykupywać obligacji, jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucję i wyssałoby się z nich te 3 biliony dolarów nadwyżki, które mieli. Stany Zjednoczone miały wtedy 600, jeśli dobrze pamiętam, 622 miliardy dolarów budżetu wojskowego, co stanowiło więcej niż budżety wojskowe wszystkich pozostałych państw świata razem wziętych. Taka była przewaga Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj Stany Zjednoczone mają 640 miliardów budżetu wojskowego, ale to już nie jest więcej niż wszystkie pozostałe państwa świata. Ta przewaga topnieje. Same Chiny mają 150 miliardów dolarów w ubiegłym roku budżetu, ponieważ w Chinach są inne ceny, to można to pomnożyć przez 1,5, a może nawet 1,8. Więc ta przewaga Stanów Zjednoczonych topnieje. Więc jeżeli chcą coś załatwić, to muszą to załatwić w ciągu najbliższych, powiedzmy, 8 lat, bo potem będzie coraz trudniej, a być może nawet za późno. Więc dlatego żyjemy w ciekawych czasach. A w ciekawych czasach to i Putin może zostać sojusznikiem naszych sojuszników. To jest kwestia, no, jakie były konsekwencje. Nie musimy specjalnie się tego domyślać. Po 17 września 2009 roku prezydent Obama dokonał słynnego resetu
w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, który polegał na wycofaniu Stanów Zjednoczonych z aktywnej polityki w Europie Wschodniej, co oczywiście wywołało próżnię polityczną i tę próżnię natychmiast wypełnili strategiczni partnerzy, bo natura nie znosi próżni, Rosja i Niemcy. Jeszcze nie umilkły echa deklaracji prezydenta Obamy, a już w stosunkach polsko-rosyjskich rozpoczęła się era dyplomacji ikonowej. Ja używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka miała miejsce w stosunkach chińsko-amerykańskich w pierwszej połowie lat 70. Otóż w pierwszej połowie lat 70. Stany Zjednoczone nie miały żadnych stosunków z Chinami, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. Bez dogadania się z Chinami było to niepodobieństwem. No ale jak tu rozpocząć, kiedy tu takie wielkie mocarstwa, żadne nie może stracić twarzy, no to jest bardzo ważne, prestiżowe kwestie. Rada w radę uradzono, że do Pekinu poleci amerykańska drużyna tenisa stołowego. To nie byli przebierańcy, to byli sportowcy, ale no trzeba było ich odebrać z lotniska, zawieźć do hotelu, tam się nimi zająć, żeby tam jakieś wycieczki. No, no i tak od krok po kroku doszło aż do nawiązania stosunków dyplomatycznych. Prezydent Nixon przyleciał do Pekinu, wojna w Wietnamie została zakończona, no i potem to nazwano dyplomacją ping-pongową od tych właśnie ping-pongistów, którzy pierwsi te lody przełamali. Więc to była dyplomacja ikonowa. Na czym to polegało? Z klasztoru świętego Niła w Rosji przyjechała do Polski delegacja zakonników, którzy na Jasnej Górze poprosili o kopię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Oni to mieli zawieźć do Rosji, umieścić w sanktuarium, toczyć kultem. Tak się stało, dostali te kopie. No i później jeszcze takich wizyt połączonych z zmianą świętych obrazów było jeszcze sporo. I ta dyplomacja ikonowa zakończyła się spektakularnym wydarzeniem, mianowicie, czy została uwieńczona, można powiedzieć, spektakularnym wydarzeniem w sierpniu 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl podpisał z arcybiskupem Józefem Michalikiem, ówczesnym przewodniczącym Konferencji Episkopatów Polski, deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim. Takie były efekty wypełnienia próżni politycznej przez strategicznych partnerów. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa na takie charakterystyczne tu elementy tej sytuacji. Otóż deklarację o pojednaniu między narodami polskim i rosyjskim, a więc deklarację par excellence polityczną, podpisali dwaj przedstawiciele kościołów, Cerkwi Prawosławnej i Kościoła Katolickiego. I chociaż nie brakowało ani wtedy, ani teraz w Polsce takich płomiennych bojowników rozdziału Kościoła od państwa, to żaden nie pisnął nawet słówkiem. Niechby który spróbował pisnąć, to by mu piśnięto. Nawet biłgrajski filozof siedział jak zamurowany. No, od razu by mu przypomnieli, skąd mu wyrastają nogi. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no, pojednanie. Pojednanie jest aktem dwustronnym. Jeżeli my się pojednamy z Rosjanami, a Rosjanie z nami nie, no to nie ma pojednania. Jeszcze Rosjanie muszą się pojednać z nami, a nie trzeba specjalnie Rosjan znać, żeby wiedzieć, że oni się pojednają z nami na swoich warunkach, a nie na naszych. A na jakich? A no na jednym, że my zaakceptujemy status bliskiej zagranicy. Rosjanie nie mają do nas żadnego interesu, od XVIII wieku cały czas to samo. I wreszcie trzecia rzecz. Arcybiskup Michalik w wypowiedzi dla prasy już po całej uroczystości powiedział: na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Czyli był świadom, że istnieje jakiś etap i że on ma swoje konieczności. Jaki to etap? Otóż w listopadzie, 19 listopada 2010 roku, rozpoczął się w Lizbonie dwudniowy szczyt NATO. I na tym dwudniowym szczycie NATO 20 listopada zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Już nie tylko strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, ale strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Polska jest członkiem NATO, więc nie może być tak, że całe NATO jest strategicznym partnerstwem Rosji, a tu Polska jakieś fikołki
robi. No to tak nie ma, nikt na to nie pozwoli, prawda? Polska też się musi w tym strategicznym partnerstwie odnaleźć. I to miał na myśli arcybiskup Michalik, kiedy mówił, na tym etapie nie mogliśmy tego nie uczynić. Ale prezydent Obama w drugiej połowie 2013 roku zresetował swój reset na skutek różnych zaszłości. No i znowu i zresetowanie tego resetu objawiło się w postaci zapalenia zielonego światła dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. Tym samym prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński ustanowiony w listopadzie 2010 roku z strategicznym partnerstwem NATO-Rosja jako fundamentem. I w tej chwili w Europie Środkowej nie ma żadnego porządku politycznego. Mamy płynną sytuację, w której może się urodzić wszystko. Wszystko, cokolwiek. W związku z tym, no, żeby się nie urodziło jakiś potworniak, żeby się do tego musimy się, tego się możemy obawiać i musimy uważać. Dlatego no, mówię, żyjemy w podwójnie ciekawych czasach, a poza tym mamy jeszcze problem, to nas dotyczy to w stopniu marginalnym, ale mamy do czynienia z problemem, jak to nazywa Grzegorz Braun, nachodźców. Nachodźców, bo to nie są uchodźcy, to są nachodźcy. No i ci nachodźcy to jest problem nie tylko taki, powiedziałbym, humanitarny, ale również polityczny, a być może nawet militarny. Ale to jest osobna kwestia, także wiąże się z pańskim pytaniem o tyle, że Rosja ze Stanami Zjednoczonymi już teraz współdziała w operacji przeciwko Państwu Islamskiemu w Syrii i poza Syrią. Na razie tam z trudem dochodzą do porozumienia. Rosja bombarduje w dni parzyste, Amerykanie w dni nieparzyste. No jakoś muszą tam się podzielić zadaniami, ale niewykluczone, że jeśli zagrożenie się spotęguje, to i ta współpraca będzie silniejsza i wtedy oczywiście Putin zostanie sojusznikiem naszych sojuszników, co spowoduje, że wiele środowisk politycznych w Polsce będzie musiało zacząć ćwierkać z innego klucza trochę niż teraz ćwierka. A co do kolegi Macierewicza, no to cóż, no ja go znam od dawna, to znaczy od lat 70. jeszcze z czasów konspiracyjnych. Uważam go za człowieka odważnego i takiego, no bym go scharakteryzował tak, że to jest taki braciszek, który kręci całym klasztorem. On nigdy tam nie pretendował do jakichś stanowisk eksponowanych, no takich, w których ma się jakąś władzę, ale nie takich eksponowanych, natomiast potrafił, nawet nie mając żadnego stanowiska, potrafił zakręcić całym klasztorem z najważniejszym przeorem włącznie. Także niewątpliwie kolega Macierewicz jest politycznie utalentowany, a przy tym, jak mówię, odważny. Znam go jako człowieka odważnego. Tu się chyba nic nie zmieniło. Jak słucham, co on mówi, to chyba jest, tak. No, pewne koncepcje to są dosyć takie ryzykowne, dlatego że na przykład jak kolega Macierewicz mówi, że chciałby, żeby tu były bazy NATO na terenie Polski, to oczywiście to nie zależy tylko od nas, nawet nie zależy tylko to od Amerykanów. Pytanie dotyczy pana Macierewicza. Jak pan ocenia, bo dużo pan mówił o służbach, o wyższym stanie obecności, często pan właśnie pisze, bo często czytam pana felietony w internecie, w WSI. I jak pan ocenia intencje tego całego procesu likwidacji tak zwanych wojskowych służb informacyjnych przez PiS w swoim czasie? Proszę pana, no ogromnie żałuję, że to się nie udało. Ogromnie żałuję, że to się nie udało, dlatego że Bóg jeden wie, komu wojskowe służby informacyjne tak naprawdę służyły.
Co więcej, ich rozwiązanie okazało się tylko przejściowe. Tak jak mówię, że oficjalna nieobecność stała się tylko wyższą formą obecności. No i moim zdaniem wojskowe służby informacyjne są takim głównym takim okupantem kraju w tej chwili. Głównym okupantem kraju. Niestety za cenę wysługiwania się państwom poważnym. Bo to, że są głównym okupantem kraju, to jeszcze by nie było takie straszne, czy nie byłoby takie niebezpieczne, gdyby nie to, że właśnie na skutek tych procesów, które miały miejsce w końcówce lat 80., znaczna część, jeśli nie w ogóle całość, po prostu się przewerbowała na służbę państw poważnych. Ze szkodą dla polskich interesów państwowych. Dlatego Polska nie może zrealizować nawet takich oczywistych interesów państwowych, które mogłaby w innych okolicznościach zrealizować. Teoretycznie w każdym razie żadnych przeszkód nie ma. Ja nie byłem pewien, czy ja dobrze myślę, że Polska mogłaby niektóre sprawy zrealizować. W związku z tym, jak byłem w Waszyngtonie, to poprosiłem o rozmowę takiego pana, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy, on mi poświęcił 3 godziny, także był bardzo dla mnie uprzejmy. No i dzięki temu się dowiedziałem tego, co się chciałem dowiedzieć. Mianowicie chciałem się dowiedzieć tego, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie, bo mnie się mogłoby wiele rzeczy zdawać, a tu tak naprawdę to tak tylko by mi się zdawało. No i to upewniłem się w rozmowie z nim, co jest realistyczne, a co nie. I na tej podstawie na przykład uważam, że bardzo wiele zaniechań już nieodwracalnych ze strony na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego czy Leszka Millera no, uniemożliwiło realizację różnych polskich interesów możliwych do zrealizowania. Także ja generalnie ubolewam nad tym, że nie udało się wyeliminować, może tak, bo tam formalnie się udało zlikwidować, ale natychmiast z wojskowych służb informacyjnych wypączkowały dwie służby, czyli z jednej powstały dwie, tak jak przy tym amebę, jak się dzieli, w postaci służby kontrwywiadu wojskowego i służby wywiadu wojskowego. No, na podstawie lektury raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych, to tam, przynajmniej na podstawie tej, to tam jakichś wysokich wyobrażeń o skuteczności, a zwłaszcza skuteczności z punktu widzenia polskiego interesu państwowego, tych służb nie można nabrać. Raczej można odnieść wrażenie takiej prywaty, realizowania prywatnych interesów kosztem polskich interesów państwowych. Podam przykład, żeby nie być gołosłownym, akurat nie z raportu, tylko że tak powiem z oglądu bezpośredniego. Polska brała udział w operacji w Iraku. No i właściwie nic z tego nie miała. Kiedy pan minister Klich podjął decyzję o wycofaniu wojsk, zresztą tam symbolicznego kontyngentu z Iraku, no to publicznie go zapytałem, czy tę wojnę żeśmy wygrali, czy nie. No bo jak wygraliśmy, to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki zwłaszcza. A jak nie, no to kto powinien stanąć pod ścianą, bo to nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt nie odpowiada. Głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo to nie była wojna, tylko operacja pokojowa, a tej ani wygrać, ani przegrać chyba nie można, w związku z tym tak to jest. Ale to nie jest tak, że nikt na tym nie skorzystał, znaczy Polska nic na tym nie skorzystała, natomiast amerykańscy agenci owszem, dla wynagrodzenia amerykańskich agentów została powołana taka firma Nur Corporation,
właśnie w Iraku, z którą kolaborowała w Polsce taka firemka Ostrowski Arms, która po prostu przekazywała. Nie wiem, czy ona jeszcze istnieje, chyba już nie. To była taka firma jednorazowego użytku. No i agenci zostali wynagrodzeni za usługi, które widocznie były warte nagrody. No ale Polska nic z tego nie miała. Właśnie dlatego ubolewam, że w ten sposób Amerykanie się przyzwyczaili do politykowania w Polsce za pośrednictwem agentów. No i to już skandaliczna zupełnie sprawa, że starym kiejkutom dali 15 milionów dolarów w gotówce i ci zrobili z Polski Bantustan. Bo przecież Amerykanie by się nie ośmielili złożyć takiej propozycji na przykład Francji czy Niemcom. Nie ośmielili się, a tu się ośmielili, bo mieli agentów gotowych na wszystko, za psie pieniądze po prostu zrobić wszystko, co od nich... I to moim zdaniem trzeba takie sytuacje tępić. I takich ludzi też trzeba jakoś ograniczać ich możliwość wpływu. Bardzo dobrym przykładem odwrotnej sytuacji jest Turcja. Turcja jako sojusznik amerykański spełnia wszystkie amerykańskie prośby, ale za każdym razem domaga się wynagrodzenia z góry i ciekawe, dostaje je. Dostaje je, bo Amerykanie są pragmatyczni, oni się nie gniewają. Turcy z kolei uważają, że no, z uwagi na zmienność polityki amerykańskiej, żeby nie powiedzieć kapryśność polityki amerykańskiej, trzeba brać wynagrodzenie z góry, bo dołu może nie być po prostu, zwyczajnie. No i dostają takie wynagrodzenie. Tyle tylko, że w Turcji to jest taki zwyczaj, że agentów bez ceregieli biorą na powróz. I nikt tam nie ubolewa nad nimi, nikt się nad nimi nie rozczula. Biorą ich na powróz. W związku z tym państwo to funkcjonuje trochę lepiej niż nasze, gdzie agenci są solą ziemi czarnej. I wszyscy się troszczą, żeby aby im się samopoczucie nie pogorszyło i tak dalej. Otóż daleko z tym nie zajedziemy. Także wydaje mi się, że niezależnie od intencji kolegi Macierewicza, no, intencje miał dobre, tyle tylko, że no już nie zdążył doprowadzić tego do końca. No i teraz mamy czkawkę. I będziemy mieli. Proszę? No bo te interesy, lody zostały takie nakręcone, że tu nikt dobrowolnie tego nie odpuści. To tylko ten, tylko doktor Jan wiedział, kiedy taktownie umrzeć, a inni nie mają takiego wyczucia i nie muszą mieć.